Ten odcinek nie jest rozwiązaniem kawa na ławę. On pokazuje świetne budżetowe rozwiązanie, które daje radę, oczywiście przy zachowaniu kilku istotnych aspektów. Cześć, dzisiaj taki odcinek trochę nietypowy. Pokażę Wam fajny patent, niedrogi, jak się oświetlić na green screenie. Rezultat możecie zobaczyć między innymi na moich filmach, które ostatnio zamieszczałem, nie wiem, z Linuxa, czy z czegoś innego, czy na live'ach. Jak puszczam, ale wiadomo, na live'ach to jest tak, jak YouTube puści, jak to skompresuje, tak to widać. Więc to nie jest idealnie taka jakość, na ile stać te oświetlenie, które Wam pokażę. Tylko jest jeden taki problem, warunek. Musimy mieć aparat, nieważne czy to będzie Lumix, czy inny jakiś starszy aparat, balans bieli WB. Trzeba ręcznie, można było podać w kelwinach, ustawić konkretną cyfrę. Dlaczego? Prosta rzecz. Użyjemy żarówek Philipsa do tego. Zwykłe za 30 zł 4 sztuki kupiłem. Dlatego jest tanio. Ale myślę, że dosyć ciekawe rozwiązanie. One mają 4000 kelwinów. Balans bieli trzeba ustawić w aparacie. Jak mamy to dokładnie, możemy dostroić i to działa. Jak mówię, możecie zobaczyć to na moich poradnikach różnych, gdzie mnie widać, gdzie jestem wykluczowany na nagrany na green screenie. Dobrze. To jak to mamy załatwione, to jeszcze oprawek, ja użyję oprawek fotograficznych, bo je przyczepię do swoich statywów oświetleniowych, które posiadam. Obecnie w tym momencie one są zajęte softboxami, które mnie oświetlają. A Wy możecie użyć jakoś inaczej przy swoich biurkach te żarówki, zamontować. Co i jak zobaczycie w dalszej części materiału. I pokombinujemy trochę, w którym miejscu wyżej, niżej te żarówki. Dwie czy cztery wykorzystać. Pokażę różne rozwiązania, jakość po wykorzystaniu tych rozwiązań. Troszeczkę pokminimy. I to jest odcinek taki bardziej, żeby Wam pokazać drogę, wskazać, że można to. A Wy już będziecie musieli sobie pokombinować już u siebie co i jak. Tak, żeby dostosować to do swoich warunków. Ok, oświetlenie zamontowane, aparat tutaj sobie stoi, wszystko mamy poustawiane. Grane mam ujęcia, teraz Wam pokażę, na co stać ten zestaw, jak chodzi o jakość. Bo każdy mówi, LEDowe żarówki? A Wam pokażę, że jednak jest jakość. Proszę bardzo, wystarczy spojrzeć na pierwsze nagranie na green screenie. Elegancko, kolory, barwy. Ok, jest ten trójkącik taki do oświetlenia, cienie. Ale to nie przeszkadza. Przecież to YouTube. A nawet gdzieś tam zawsze jakiś taki realistyczny akcent jest. Dobrze. I patrzcie teraz, jak jest wykluczowane. Elegancko wszystko, ładnie wycięte. Nie ma żadnych chmurek, cieni, przebić, takiej mgiełki. Można ustawić, oczywiście musiałem trochę poświęcić czasu, żeby ładnie wykadrować, zrobić ładny kadr, odpowiedni, na odpowiedniej wysokości ustawić oświetlenie. Dobrze, teraz zobaczcie sami, jak podłożyłem tło. Czerwone tło, żebyście widzieli, że jest wszystko idealnie, bardzo ładnie wykluczowane. I naprawdę na wiele stać to oświetlenie. Czwarte ujęcie to jest, mamy green screen, wykluczowane czarne tło, to jest wykluczowane, w ogóle nie ma żadnych danych, czerwone tło, żebyście zobaczyli, czy to wszystko ładnie pracuje, działa, funkcjonuje, na takim bardziej skomplikowanym
No i przybitce. Czy w ogóle ma znaczenie, w którym miejscu zamontujemy te żarówki? Tak, ma. Przygotowałem dla Was taką króciutką prezentację, zobaczcie sobie sami. Mamy tu ujęcie po lewej stronie, moje idealne, i drugie, gdzie zamontowałem oświetlenie nad monitorami, tak jak widzicie na zdjęciu. W moim przypadku to w ten sposób działa, u Was może być zupełnie inaczej. A drugie jest z kosmosu wyciągnięte pod górę, pod sufit oświetlenie. Zobaczcie, prześwietlony, brzydki obraz. Myślę, że lepszy byśmy nagrali kamerką internetową, bądź porządną. Koniecznie nie jakąś drogą. Prześwietlony, brzydki, białe te prześwietlenia to są miejsca bez danych, które później jak kluczujemy, zobaczcie jak to wygląda. Ten sam preset, te same ustawienia są dane, jak chodzi o kluczowanie, żeby Wam pokazać o co chodzi. Może było można popróbować coś z suwakami, ale po co ratować coś, co jest kiepskie, brzydkie, bo zobaczcie nawet na moją twarz. Dobrze, a żeby Wam jeszcze to pokazać konkretnie, zobaczcie. Wszystkie prześwietlenia, widzicie tu ile tego czerwonego nawet na mnie, na mojej koszulce, na tym wszystkim jest. Bo tam nie ma danych, tam po prostu tak wykluczowało brzydko. A tutaj po lewej stronie mamy elegancko, porządnie wykluczowane. Więc dlatego między innymi ten odcinek i drogowskazem Wy musicie dostosować sobie do własnych potrzeb, warunków przede wszystkim, jakie macie w domu. I na jakich green screenach, czy na blue screenie pracujecie, czy rozstawiacie go za każdym razem, czy tak jak ja macie ściany. Okej, ale to oświetlenie nie tylko można wykorzystać do nagrywania przy komputerze. Jak macie, tak jak ja mam, całą wielką ścianę jako green screen. Nie wiem, czy pamiętacie dawne moje serie, takie ciekawostki, które robiłem, gdzie się kluczowałem, ale to telefonem nagrywałem, podkładałem różne tło. Między innymi do takich materiałów to można wykorzystać, czy do innego typu, gdzie chcemy stanąć, coś zacząć mówić i pod siebie podkładać tekst. I zobaczcie teraz, na przykład przygotowałem ujęcie, na przykład gdzie stoję, mówię, na większej ścianie. Tu jestem już wykluczowany. Tu mamy ujęcie zrobione. Ujęcie właśnie już jest podłożone tło. Też czerwony kolor. Ogólnie jest czerwony kolor, bo na nim widać idealnie wszystkie niedoróbki, kluczowania czy jakieś tam takie rzeczy, żebyście mogli zobaczyć, że jednak to jest super metoda. I jak zwykle tutaj taki też jeszcze dla chcących czegoś więcej. Takie ujęcie mieszane, żebyście zobaczyli jak to działa, jak to funkcjonuje. Jeszcze lepiej sobie to sprawdzić. Dobrze, ale jeszcze jest takie małe pytanie. Czy naprawdę cień na ujęciu, na green screenie jest zawsze naszym wrogiem? Zobaczcie, coś Wam pokażę. Tutaj mam takie ujęcie, gdzie widać cień. Na górze jest wykluczowany. Ładnie, elegancko się kluczuje. Dlaczego? Bo jak mamy miękki cień, taki delikatny cień, to często sobie program do montażu poradzi z tym. W moim przypadku Premiere. Można to ustawić, dostosować sobie odpowiednio. Kontrastem, innymi tam suwakami pobawić się. Nie ma z tym problemu. Kolejny przykład. Tu mamy taki właśnie trójkąt, żeby zobaczyć, jak tutaj mamy, to przechodzi dalej sobie te ujęcie. O, szerszy jestem i pokazuję, jak to wygląda już przy takim ujęciu. A teraz sobie zobaczcie, jak to wygląda w całości, w całokształcie. Elegancko. W ramach podsumowania. Po pierwsze kupujemy żarówki LED-owe 4000 Kelvinów w każdym budowlanym sklepie dostaniemy. Ja używałem 75 W. Sobie możecie dobrać już pod swoje potrzeby te żarówki 45 W, czy mniejsze, czy mocniejsze może. Chociaż już chyba mocniejszych nie wiem czy są niż 75 W.
Tym bardziej, że to one nie są drogie rzeczy, to jest około 30 zł wydatek. Zależy jaki zestaw, ile żarówek tam zestawię. Ja proponuję wam od razu kupić zestaw 4 żarówek, jak ja zrobiłem. Kupiłem to na promocji za 30 zł, a tak około 60 zł można kupić fajny zestaw Philipsa, takich żarówek. Myślę, że to nie jest duży wydatek. Możecie użyć oprawek fotograficznych, jak ja użyłem, albo zwykłych oprawek przyczepionych do jakiejś, nie wiem, rurki plastikowej. To już zależy tylko od was, jak wy to sobie rozkminicie po swojemu. Druga rzecz istotna. Musi być aparat, gdzie możemy ustawić barwę bieli, balans bieli, raczej powinienem powiedzieć, na 4000 kelwinów, tak jak jest ta żarówka. Wtedy mamy dobrą jakość. Żeby była jakość, jeszcze co jest ważne, musimy na odpowiedniej wysokości te żarówki umieścić. Nie mogą być za blisko, za wysoko, za daleko, ale to już musicie dostosować właśnie we własnym zakresie. To tylko jest wskazówka, pokazanie fajnej orientatywy dla bardziej zaawansowanych zestawów oświetleniowych. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie, jak wy sobie radzicie z tym, z tą sprawą oświetlenia. I ogólnie, czy mają sens tego typu odcinki? Rozkminienie różnych fajnych rzeczy, takich własną metodą, tańszą, żeby coś fajnego wymyśleć, bo troszeczkę będę tego kminił na swoje potrzeby, czy robić o tym odcinki. Oczywiście tu wykorzystałem tylko 2 żarówki z 4, dlatego, że to jest najprostsze rozwiązanie dla każdego. Myślę, że jest fajny efekt. Jak ktoś coś chce więcej, może sobie we własnym zakresie już pokombinować. Ja myślę, że pokombinuję w tym zakresie, ale jak już sobie już zrobię takie konkretne stanowisko, konkretnie rozmieszczę, bo mam pewien pomysł, jak można dodatkowo żarówki jeszcze zastosować 2, ale to jeszcze muszę pewne modyfikacje zrobić, pewne rzeczy, to i może się kiedyś z tym podzielę z wami. Na razie, cześć, pa! Wejdź na Discorda, dołącz, tam się trochę dzieje. Masz powiadomienia o spontanicznych live'ach, sporadycznych. Co jeszcze? Filmy. O każdym filmie. Fajną grupę, gdzie można sobie pogadać z ludźmi. Zasubskrybuj kanał, żeby mieć jeszcze pewność, że nie przegapisz żadnego materiału. Łapę zostaw. O komentarz cię już prosiłem. Na razie, cześć, pa.